Dlaczego tu przyjechaliśmy? Dlaczego ten pomnik tu stoi? Bo tutaj kawałek dalej, gdybyśmy pojechali, po prawej stronie jest polana. Tam stała Lesiczówka Emilianowo. Dzisiejsza Lesiczówka Emilianowa jest po drugiej stronie obwodnicy. A w Lesiczówce działała komórka AK, która zbierała informacje na temat tutaj tego zakładu DAG. Między innymi lesiczy pan Wrębel zbierał informacje, zbierano broń. Tutaj informacja o tych wszystkich ruchach Niemców, czyli na stacji Emilianowo, w obozach tutaj i na terenie zakładu. I pan Wrębel też tutaj mówi, że powstała atrapa zakładu właśnie w tym rejonie. Ale źle skojarzył, bo Niemcy w tym rejonie, od Emilianowa w stronę Kabatu, czyli tam, gdzie stoją dzisiaj maszty te radiowe, budowali potężny poligon. 3 km szeroki, 12,5 km długi. To są plany tego poligonu, bo w zakładach DAG my się znajdujemy teraz tutaj, gdzieś w tym miejscu. Tutaj jest ta kolej francuska. Tutaj miałyby stanowiska startowe, strzeleckie, bo zaczęto produkować proch do Nebelbelferów, czyli do tych pocisków młodzieżowych napędzanych silnikiem rakietowym. Nebelbelfer to jest... Ma pan zobaczyć tam? Latająca krowa. Znaczy rycząca krowa. My jesteśmy? My jesteśmy tutaj. I dlatego on myślał, że tutaj te wszystkie prace, które były wykonywane, wyrąb lasu, wstawianie tych wszystkich budynków, to jest atrapa zakładu. A to nie, bo budowano właśnie poligon. I miejsce upadku były właśnie w miejscu, gdzie stoją dzisiaj maszty. Tam do dzisiaj zachowała się wieża obserwacji lotu. Tutaj mam gdzieś zdjęcie. Nebelwerfer podczas startu ciągnie kwitę ognia. To jest ten pocisk. I tutaj, jak ktoś wspominał, właśnie o, to jest ładowanie. To jest ta zwana ta rycząca krowa. I tutaj jest w czasie powstania warszawskiego, bo one zostały użyte podczas powstania warszawskiego. Jest taki plakat był. Ty krowa ryczy, nie stać w bramie. Bo wiadomo, jak gdzieś spadł pocisk, żeby nie zranił. Dlatego DAG miało produkować całą gamę Nebelwerferów, od najmniejszych kalibrów do największych, plus proch rakietowy do Rainbotów i Reintosów, czyli tych rakiet ziemia, powietrze, ziemia, ziemia. Dlatego tutaj jesteśmy właśnie na terenie dawnego poligonu, który miał być na potrzeby właśnie zakładów zbrojeniowych. Drugi poligon, właściwie taka strzelnica mniejsza dla mniejszych kalibrów, tam powiedzmy, bo był testowany przez flak 8.8, była na terenie zakładu, do której też dojedziemy. Ten poligon był czynny, normalnie używany. Tak, a ten był jeszcze w budowie, także tutaj na spokojnie jeszcze jedną wieżę, tylko miały być dwie wieże obserwacyjne, jedna stoi, można podjechać od tyłu na Kabat, dojść do niej na pieszo, bo jest jeszcze widoczna. Po wojnie na terenie tym powstał poligon wojskowy nasz, już Wojska Polskiego, lotniczy. I po prostu obrano tą wieżę też jako cel. Ona jest bardzo mocno posikana. Tam. Czy wszyscy widzieli? No, trudno, spóźniłeś się. Gdzie jeździsz po lasach? Nosiłem rowery. O. Jeszcze jadą. Jeszcze jadą? No właśnie nosiłem rowery. To jedziemy dalej. A my siedziemy, nie? I jeszcze może tam. Gdzie? Tak. Tutaj jesteśmy.